Trójca Święta. Czym jest Trójca Święta? Pytanie numer 3. Czym jest Trójca Święta? Trójca Święta to słowo, termin używany tylko do przekazania myśli o wielości osób w bóstwie. Zostało to objawione podczas chrztu Pana Jezusa. Duch Święty zstąpił jak gołębica i pozostał na nim, a Bóg Ojciec oświadczył: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To, że Ojciec jest odrębną osobą i jest Bogiem, jest wyraźnie stwierdzone w Jana 20:17. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Wiele fragmentów dowodzi, że Pan Jezus jest Bogiem. Jeden wystarczy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie, to jest prawdziwy Bóg i życie wieczne, jak mówi nam pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 20. Że Duch Święty jest osobą i jest Bogiem, dowodzą wyraźnie następujące fragmenty. Księga Rodzaju 1:2. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Także Mateusza 4:1. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Także Ewangelia Jana 16 rozdział 13 werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Także Dzieje Apostolskie 10:19. Gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: oto szukają cię trzej mężowie. Także Dzieje Apostolskie 13 rozdział, 2 i 4 werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Również Dzieje Apostolskie 20 rozdział 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną i jego krwią. A także Rzymian 15 rozdział 30 werset. Rzymian 15:30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. A również pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 10. Tutaj czytamy: albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Te trzy osoby są również wymienione w formule ustanowionej przez Chrystusa przy chrzcie, o czym mówi nam Mateusza 28, werset 19. Znajdujemy tam takie
słowa. Mateusza 28, 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A jednak jest tylko jeden Bóg, o czym mówi nam pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2 i werset jak najbardziej 5. Albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. W przyszłości wiemy, że szatan będzie miał imitację Trójcy w rzymskiej bestii, fałszywym proroku i sobie samym, o czym mówi nam między innymi Księga Objawienia, rozdział 13, wersety od 4 do 11. Znajdujemy tam tego typu słowa. 4 werset. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Oraz werset 11. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok, a także Objawienie Jana, rozdział 20, werset 10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.